Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Zręcznym Dziele. Dzisiaj rozpoczynam spam bożonarodzeniowy i pokazuję Wam kolejne bombki. Tym razem bombki z grubej włóczki, zrobione oczywiście na szydełku. Zapraszam Was na mojego Instagrama, bloga czy na Facebooka, chociaż najwięcej dzieje się u mnie na Instagramie, gdzie zobaczycie trochę kulisów mojej pracy, gdzie zobaczycie trochę więcej niż moje dłonie. Zapraszam, będzie mi bardzo miło Was tam gościć. Jeśli chodzi o materiały, to wykorzystam tutaj włóczkę Polo Natura, szydełko 4,5, może być 5,5, to zależy od wielkości bombki i bombka styropianowa 80 lub 90 cm Ja mam tutaj konkretnie 90, ale wzór, jeśli zmienicie szydełko na czwórkę, to spokojnie możecie zrobić sobie bombkę 80 cm. Podam Wam też wielkości na większe bombki, także... Zapraszam. Będę pracowała na tej bardzo fajnej włóczce. Już powstawały swetry z tej włóczki, ale ona też przepięknie nadaje się właśnie do takich grubych, bożonarodzowniowych ozdób. Tutaj szydełko 4,5, bombka 90. Jak będziecie mieć 80, to szydełko 4. Jak będziecie mieć większą bombkę, to szydełko 5 czy 5,5. No i zabieram się do roboty. E, tutaj wygląd tak wygląda bombka. no sami powiecie, że przepiękna. Wzór wzięłam z Pinteresta i troszkę go zmodyfikowałam jeszcze po swojemu, bo nie do końca pasowało mi łączenia i, i dodałam od siebie oczywiście parę rzeczy. Także na wpół mojego autorstwa, tak to można powiedzieć. E, bardzo fajna, bardzo efektowna, wiecie myślę, że pięknie będzie wyglądała na takiej zielonej choince. No i zaczynamy. Wiążemy włóczkę na szydełku i będziemy robić 19 oczek łańcuszka. Pracujemy na 18, tak? czyli 19 oczek łańcuszka robimy. Przypominam, że na kanale macie podstawy szydełkowania. Jeśli jesteście pierwszy raz ze mną, to wpadajcie tam. Mam 19 oczek, odwracam robótkę i tutaj zobaczcie, są takie wypustki pod łańcuszkiem, i będę się wbijać w te wypustki. Zaczynam od zwykłego półsłupka. A teraz będę już robić pełne słupki. Czyli pierwszy półsłupek, i zawsze tak zaczynam robótkę. Tutaj macie te półsłupki. Zaczynam od półsłupka, kończę też półsłupkiem, a w środku będzie 16 słupków. Wszystkiego powinno być 18, tak? Dwa półsłupki, jeden z przodu, drugi z tyłu, a w środku 16 słupków. I wbijam się pod ten łańcuszek, o tutaj, pod te takie wypustki, o. I tu przerabiam słupkiem, czyli przez dwie i przez dwie pętelki. O. Jedna obok drugiego. To spowoduje, że będę mieć ładny taki łańcuszek tutaj na boku, i do samego końca przerabiam w ostatnie. Tutaj będę robić półsłupek, a tam się za chwilkę spotkamy. Teraz do końca przerabiamy, prawie do przed końca, <grywamy> przerabiamy słupkami. No, i proszę bardzo, mam tutaj gotowe i został mi tylko ten półsłupek na końcu. O, wbijam się pod spód i przerabiam bez żadnego narzutu po prostu półsłupek. Odwracam robótkę, tak, tak zobaczcie. Zawsze zaczynamy od półsłupka, czyli robię oczko łańcuszka w górę, jako zaczęcie drugiego rzędu, i będę tutaj robić półsłupek. Zawsze. I teraz zaczniemy robić sobie ten warkocz. I robi się go tak. Pierwszy opuszczamy i wbijamy się w kolejny. W kolejny tutaj to oczko łańcuszka. Przerabiam półsłupkiem. O, tu jakiś włosek mi się przyczepił. I teraz robię narzut na szydełku i będę wracała do tego pierwszego, do tego drugiego, jak gdyby opuszczonego oczka. Zobaczcie o mniej więcej tutaj. Tak. Jeszcze raz Wam pokażę. O, tu jest to opuszczone oczko i w niego przerabiam raz. Robię narzut, drugi raz, robię narzut i trzeci raz. I przerabiam przez te pętelki z narzutem. O, tu mam dwie pętelki na szydełku i teraz przez dwie. I znowu jeden zostawiam wolny i wbijam się w następny półsłupkiem. O. I znowu powtarzam, robię narzut i w to opuszczone oczko. O, robię pierwszy narzut, teraz drugi i trzeci. Przerabiam. O i przez dwie. No i mam gotowe. I znowu, kolejny tak. Tu. I znowu, jeden opuściłam, zrobiłam półsłupek i w kolejny tutaj znowu przerabiam. Raz. I dwa, i trzy, o. i tu przerabiam, i przez dwie. I tak jeden obok drugiego, jeden obok drugiego. Taką tu mam jakby połowę warkocza tylko. Na samym końcu y, powinno mi zostać jedno oczko do przerobienia tym półsłupkiem. O. Teraz mam 4, wszystkie będę mieć 8. I przerabiam do samego końca. I mam zrobione zobaczcie. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz mi zostało ostatnie oczko na półsłupek. I mam rząd zakończony. Oczko łańcuszka na kolejny. I teraz będę robić z drugiej strony. Znowu zaczynam od półsłupka. I robię dokładnie to samo. Pierwszy zostawiam wolny, wbijam się w drugi. Tu. O, jeszcze, zobaczcie. Ten jest trochę większy, te są trochę mniejsze. Tak, tutaj bardzo mi zależy, żebyście dokładnie zobaczyli, w którym to jest miejscu. I robię narzut i wbijam się w to, które opuściłam pod spodem, i znowu dokładnie robię to samo. Nawijam na trzy razy, przerabiam przez pętelki, zostawiając dwie i przerabiam przez dwie. I znowu jeden wolny i wbijam się w następne półsłupkiem. I tutaj o raz, drugi raz i trzeci przeciągam i przez o. I znowu jedną i tak przerabiam do samego końca, tak? Tutaj i z tym samym stworzy mi się... Właśnie ten warkocz. Ten bardzo długo w ogóle zeszło mi, żeby w ogóle rozkminić ze schematu, gdzie się powinnam wbijać i jak to w ogóle powinno wyglądać, ten warkocz, bo później te dodatkowe rzeczy to już stworzyłam sama. Bo dalej będziemy pracować na słupkach, i tak, żeby było na tych słupkach reliefowych, żeby ładnie było widać szef. Ale tutaj rozkminienie tego warkocza, słuchajcie, naprawdę zajęło mi całą masę prób prócia, Nie wiem ile czasu. No, ale udało się zrobić tak, żeby to było. Wiecie, bo to też chodzi o to, żeby to było czytelne i jasne dla Was. Także no, tu jestem z siebie zadowolona. No, i mamy zrobiony cały rząd. Zobaczcie, piękny warkocz nam powstał. Teraz zamykamy całość półsłupkiem. I znowu oczko łańcuszka w górę. Odwracamy robótkę. I teraz pierwsze znowu półsłupek. I teraz będziemy pracować na samych słupkach, czyli na każdym tym oczku z poprzedniego rzędu, przerabiamy słupki. Czyli mniej więcej tak jak pierwszy rząd dwa półsłupki, jeden z przodu, drugi z tyłu, w, środ w środku 16 słupków takich pełnych, Nie? jeden tutaj obok drugiego, na tych oczkach, które powstały nam z warkocza, przerabiamy o, tak, o, jeden obok drugiego. Mamy zrobiony cały rząd, teraz tutaj zbijam sobie się szydełkiem tu, robię półsłupek i kolejny rząd to będą te półsłupki reliefowe. Najpierw zaczynamy od zwykłego półsłupka i teraz słupek, tylko wbijam się, zobaczcie, pod słupek, nie w pętelkę, tylko pod słupek i robię słupek. Czyli narzut, wbijam się pod słupek tutaj i robię słupek. I tak przerabiam całość. Na końcu oczywiście będę robić tylko półsłupek. Ale to spowoduje, że jak odwrócę, to będę miała taki bardzo ładny rząd warkocza, takiego cienkiego. Czyli jakby bombka będzie składać się z grubego warkocza i cienkiego. Grubego i cienkiego. Zobaczcie. O. Tak będzie ładnie wyglądał jeden obok drugiego. No i mam zrobiony, proszę, pierwszy rząd tak, pierwszą całość, no i teraz będę to tylko powtarzać de facto to jest mój pierwszy rząd, ten od którego zaczynaliśmy, czyli to jest ten pierwszy rząd słupków, teraz robię półsłupek i zaczynam robić ten gruby warkocz, czyli tak jak tutaj drugi rząd, tak i tak powielam sobie wszystkich tych, potrzebujemy mieć yy, zaraz Wam powiem o, sześć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to jest szósty tutaj trzymam palec 6 takich grubych warkoczy. Yy, yy, Jeśli macie bombki większe, na przykład dziesiątkę, to wtedy polecam Wam zrobić sobie łańcuszek na 20 oczek albo na 22. I tak jak 20 oczek zrobicie, to szydełko 5,5, jak zrobicie 22, to szydełko 4,5 czy 5, no i wtedy te automatycznie będzie dłuższy wzór. Szerszy będzie, bo będzie grubsze szydełko, i wtedy na taką dziesiąteczkę spokojnie sobie zrobicie. Ten wzór, który ja w tej chwili robię, jest dobry na bombkę 80 czy 90 cm. Jeśli robicie 80, to weźcie szydełko 4 i zróbcie dokładnie taki wzór. Jeśli robicie no, tak jak ja na 90, proszę, tu mam zrobiony pierwszy rząd, taki jak ten. Jeśli robicie na 90, to dokładnie 4,5 szydełko i i taka sama liczba łańcuszka. Wzór jest bardzo plastyczny, bardzo prosty. Także pokażę Wam też zaraz, jak zrobię tą bombkę. Pokażę Wam, jak zrobić bombkę w innym kolorze, ale to za moment. Teraz jeszcze robię drugi rząd tego warkocza grubego. Zastanawiałam się, czy już Wam to wrzucać, bo jakby powtarzam to, co było przed chwilą, ale wiecie, ja nie lubię skracać tutoriali. Ja lubię, jak wszystko do końca jest pokazane dokładnie, także. Ci z Was, którzy są ze mną, wiedzą, że ja to praktycznie powtarzam w każdym tutorialu, ale to jest naprawdę dla mnie bardzo ważne, żeby wszystko dokładnie Wam pokazać. Także przerabiamy do końca warkocz, no i powtarzamy tak, żeby aż będziemy mieć sześć warkocze. Ja mam zrobione, zobaczcie, przez to, że kończyliśmy tym półsłupkiem i zaczynaliśmy, tu mam sześć, to już nam się zawija w kształt właśnie pod okrągłą bombkę. Teraz ostatni rząd. Jak będziemy robić? Bo zakończyliśmy... Tutaj warkoczem teraz, tak, ja robię teraz półsłupek z narzutem i teraz robię ostatni rząd słupków. I później już nie będę robić tego kolejnego rzędu ze słupkami reliefowymi, tylko zakończę tutaj na tym i połączę jeden i drugi rząd półsłupkami. Zobaczcie, <laughs> tu mam skończony właśnie słupkami. Jeden rząd i zaczęty też zaczynałam tylko słupkami. Prawda? O tutaj. Ja teraz połączę je ze sobą półsłupkami, wbijając się pod poszczególne pętelki. Zobaczcie. Teraz będę się wbijała tutaj, gdzie mam o, półsłupek pierwszy i półsłupek tutaj, też pierwszy. O, tak. I przerabiam półsłupkiem. I znowu, teraz już nadsłupek. Tutaj jest przez to, że tak wbijaliśmy się w tą tylnią pętelkę. To mamy tutaj ładnie wyraźny warkocz i będzie nam dobrze się wbijać pod niego. On będzie dosyć ciasny, bo już jakby połowa jest zabrana na, na słupki, ale y, przynajmniej jest wyraźny. I proszę przerabiamy półsłupki. Jeden obok drugiego, jeden obok drugiego. Dzięki temu uzyskamy dokładnie taki sam szef jak z y, y, tymi słupkami reliefowymi i mamy ładnie połączoną, połączone ze sobą dwa końce. Y, od razu naszykujcie sobie swoją bombkę, bo w połowie. O, zobaczcie, tak, tutaj nam się ładnie. O, tak, mamy dokładnie taki. Taki cienki warkocz. Eee, weźcie sobie swoją bombkę, bo za chwileczkę, mniej więcej w połowie, będziemy tą bombkę umieszczać już w tym ocieplaczu bombkowym. <grym> tak to można nazwać. O, tutaj. O, wezmę sobie bombkę, włożę do środka. I zobaczcie teraz sobie, o, tu będę dalej przerabiać już z bombką w środku, żeby ją ładnie zamknąć, bo później może mi być trudno, żeby ją włożyć. Chociaż włóczka jest bardzo elastyczna i taka rozciągliwa i tak na opatrygo, jak Wam się zapomni, to też da radę włożyć. No ale tak, wiecie, strzeżonego, no, lepiej zrobić sobie tutaj na spokojnie razem z steropionową bombką w środku. I tutaj później za chwilkę będziemy zamykać. Dokończę, ja dokończę sobie ten szef i zaraz Wam pokażę, jak później wszystko zamknęłam. No i proszę bardzo, zakończyłam sobie ostatnim półsłupkiem, robię oczko łańcuszka. No, nie, nie potrzebuję tak naprawdę takiej długiej włóczki, odetnę sobie ją o tu. Wezmę sobie za chwilę igłę dziewiarską i ten, tą końcóweczkę poukrywam. Jest taka szkoła, żeby tą właśnie włóczką zamknąć okrążenie, ale ja wolę nie. Ja wolę dwiema oddzielnymi później je zawiązać. O, tutaj sobie ukryję, odetnę. I teraz na, na, biorę sobie kawałeczek, powiedzmy 20 cm, mniej więcej 30 na igłę dziewiarską. I teraz tak jak się na przykład zamyka czapki na górze, O, tutaj. Przerabiam. Zobaczcie, o. Tak, taką jakby fastrygą wbijam się w kilka miejsc. Jedna obok drugiego, jedna obok drugiego. Fastryguję sobie całą tutaj bombkę. Tak żeby później za chwilę ją ściągnąć i zamknąć. Zaraz Wam to pokażę. Tutaj mam tą końcóweczkę. Pamiętajcie, żeby ona nam wisiała, żeby nam nie uciekła. Dwie końcówki muszą się spotkać. I o ostatnie i zaciskam. Zobaczcie całość. O, mocno tutaj zaciskam i zawiązuję na supełek. Mocno tutaj ściśnijcie, żeby ładnie wam się zamknęło wszystko. No u mnie w tym roku na pewno na choince będą te bombki, na pewno będę je wieszać. O, i zaciskam. Tutaj je sobie teraz poukrywam. O, zobaczcie. Tu jedna obok drugiej. Będę odcinać, no i kolejną też sobie ukryję. Teraz druga strona. Znowu takie 20 cm włóczki odetnę. I teraz tutaj, o gdzie mam zawieszkę, yy, też będę sobie o, podcinać. Tutaj tak ledwo-ledwo, bo ja mam 90, ale ładnie mi się zamknie całość. Przy 80 będzie Wam na pewno dużo łatwiej, ale zalecam, tak jak wspominałam i powtarzam, do 80 szydełko czwórka do 80 cm steropianowej. Czemu w ogóle steropianowa, a nie bezbarwna? Dlatego, że to jest włóczka i gdzieś czasami są prześwity, i jak jest wypełniona na przykład tak jak w przypadku beżu bielą, to w ogóle nie widać tych prześwitów. Jakbym robiła na akrylowym wypełnieniu, to byłoby widać, gdzie nie, gdzie prześwity i moim zdaniem nie wygląda to ładnie estetycznie. Ładnie wygląda taka bombka na akrylowym wypełnieniu, wiecie, z takiego cieniutkiego materiału, zresztą będą się pojawiać na kanale i też są na kanale takie bombki, tylko są utwardzane na cukier. Zajrzyjcie sobie chyba dwa lata temu wrzucałam czy trzy całą serię przepięknych bombek na cienkim szydełku. A teraz, pomyślałam o takiej grubszej, zobaczcie, jak gdzieś się przyjrzycie, to gdzieś ten biały steropian widać, ale nie widać go w ogóle, jak zawiśnie bombka. Oczywiście na choince. Dlatego dobrze mieć takie właśnie wypełnienie. Można by było to wypełnić oczywiście jakąś wełną, ale wtedy nie będzie miała bombka takiego ładnego kształtu. Także polecam Wam, żeby nie wypełniać, tylko właśnie na styropianie. O i tutaj proszę ja sobie poukrywam te kawałki włóczki, poukrywam i w zasadzie bombka będzie gotowa. Polo ma przepiękne kolory, w ogóle różne i te bombki możecie zrobić sobie w różnych kolorach, ale albo kupcie już gotową bombkę w kolorze włóczki, albo zróbcie to co ja. Steropian, przemalujcie pod kolor włóczki. Ja to dwa razy przemalowałam takim rudym kolorem, i przez to nie będzie biały prześwitywał, będzie w ogóle niewidoczne, jakby ta steropianowa bombka w środku. Więc albo kupcie gotowce, zobaczcie. Ja to mam właśnie tą rudą zrobioną, nic nie prześwituje, tak samo i tą. Mam nadzieję, że udało mi się zainspirować. Jeśli będziecie robić takie bombki, to wrzucajcie zdjęcie i oznaczajcie mnie na Instagramie. Pamiętajcie łapce w górze. Dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia następnym razem.